co ja się wrąbałem. Pierdolę, kto to skonstruował? Ja się kurwa zaraz popłaczę. Ała! Aż się kurwa wzruszyłem. Kurwa, mam dosyć tego. Jak widzicie, siedzę w BMC. Wiecie, co to oznacza, nie? Kolejny tydzień nerwów. Auto pomalowane, ale jak wiecie, dalej niesprawne. O, odpalamy. No i kurde, zgasł. I jest tak, odkąd kupiłem tą piękną BMW. Nie wiedziałem, jak to rozwiązać. Nie wiedziałem, jaki jest problem. Aż do teraz. Zadzwoniłem sobie do mechanika, a on mówi, a co się dzieje? Ja mu mówię, biorę tak, przekręcam kluczyk i... I gaśnie. A on mówi, pompa paliwa. Ja mówię, pompa paliwa? Ciekawe. Ja do niego mówię, a mam jeszcze ogólnie taki mały komputerek, który się podpina OBD2 i pokazuje mi błąd czujnik położenia wału korbowego. On mówi, no to też czujnik wału korbowego. Ja mówię, dobra. No i kupiłem czujnik wału korbowego i kupiłem nową pompę paliwa. To jest chyba taka, jak jest w oryginale w BMC. Trzeba to gówno wymienić, żeby to w końcu jeździło. No, mechanik powiedział, że trzeba to wymienić, no to jak wymienię, to musi być sprawne, tak? Teraz zrobimy sobie porównanie przed wymianą pompy i po. Dodaję gazu. Tak kurde, jakby miał przygasnąć, ale nie przygasa. Bardzo późno reaguje też na dodanie gazu. Dobra, to biorę się za wymianę pompy. W pierwszej kolejności wydaje mi się, że ją będzie łatwiej wymienić niż czujnik. W układzie paliwowym jest ciśnienie, no bo pompa podaje ciśnienie, żeby dochodziło do silnika i żeby silnik pracował, nie? I jeżeli ja bym odłączył teraz pompę paliwa, tam będzie ciśnienie i mi zacznie strzelać benzyną. No i będzie auto do czyszczenia. Dlatego jest odpalony samochód i teraz trzeba wyciągnąć bezpiecznik odpowiadający właśnie za pompę paliwa. Ona się wtedy wyłączy i silnik sam powinien zgasnąć. To jest chyba ten. No i zgasł. Czyli jak macie BMW 46, to drugi bezpiecznik od tego dziwnego cycka. Jeszcze przed odłączę sobie zasilanie od akumulatora. Nie mam pojęcia, czy jest to konieczne, ale ja tak zrobię. O, i możemy się brać za wymianę pompy. Gnoju. Kurde, bagażnika teraz nie otworzę. A tam jest pompa. Mam nadzieję, że kluczem otworzę. No patrzcie, jak to się mieni, nie? Dalej nie mogę się na to napatrzeć. Pięknie, bardzo mi się podoba. Mam jeszcze coś takiego. To jest odstraszacz do kun. To się podłącza pod akumulator i to sobie piszczy pod maską. I dzięki temu nie powinny mi atakować auta kuny. Podłączymy sobie i zobaczymy, jak to będzie działać, nie? Dam wam później znać. Bierę pompę. Działamy z koksem. Z okazji nadchodzących meczów reprezentacji Polski, w których zagramy ze Szkocją oraz Chorwacją, razem z STS przygotowaliśmy dla was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod HUBERTSTS możecie otrzymać aż 400 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie, że Polska strzeli gola w którymś z nadchodzących meczów. Aby odebrać bonusy, wystarczy spełnić kilka prostych warunków, w tym wpłacić minimum 50 zł. Jeśli zakład na bramkę Polski w wybranym meczu oraz cały kupon wejdzie, możecie zgarnąć dodatkowe 400 zł oprócz wygranej z kuponu. W ostatnich trzech meczach ze Szkocją strzeliliśmy przynajmniej jedną bramkę i wszystkie zakończyły się remisem. A z Chorwacją graliśmy dawno temu, ale pokazaliśmy, że grając z najlepszymi jesteśmy w stanie strzelać bramki, między innymi na Mistrzostwach Europy. Link do rejestracji, regulaminu i szczegółów zostawiam wam w opisie. Akcja specjalna łączy się również z ofertą powitalną, gdzie do zgarnięcia jest gwarantowane 660 zł. Pamiętajcie o kodzie HUBERTSTS oraz o tym, że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Wracamy do odcinka. Z tego, co się doinformowałem, pompa paliwa znajduje się pod tylną kanapą, więc trzeba to zdemontować. To jest w ogóle luźne. Ja tu, wiecie, z tyłu nigdy nie siedziałem. Serio? Rozwalone takie? Ja pierniczę. Patrzcie. Pokrywka nawet nie była założona. Wszystko tak luzem pierdyknięte. Wyciągamy tylną kanapę i działamy. Patrzcie, jakie profesjonalne patenty. Trytytki, ściągnięte i co? Trzyma pięknie. Od razu było otwarte, co mi się trochę nie podoba. Tu jest pompa paliwa. To jest całe porozwiałe. Ciekawe, czy ktoś to w ogóle kiedyś wymieniał. Ej, a tu nie powinien być jeszcze jeden przewód? Tylko jeden przewód jest na pompie? Co tu się odwaliło? W ogóle nakrętek nie ma. Co tu się działo? Ta guma powinna być na tym, tak jak tam. O, tak to powinno wyglądać, a nie tak jak to wygląda. A, tutaj są. Ty, po prostu ktoś tu grzebał i kurwa tego nie przyczepił. Czyli jest szansa, że serio coś z pompą paliwa jest nie tak. Co za łoś? Nawet tego nie zamocował. Zostawił śrubki, założył kanapę i w dupie. Ciekawe, co mnie jeszcze spotka podczas naprawy tej BM-ki. Trzeba wypiąć wtyczkę. No i co dalej? O,
Dobra, wtyczka wypięta. Ej, to może będzie easy robota. Odkręcam ten przewód i działamy, trzeba to wyciągnąć. Kurczę, ogólnie jak tak patrzę, jest tu straszny syf. Może ja to odkurzę przed. Tam jest chyba dostęp do paliwa, tutaj mieli się paliwo. To przecież jak mi ten piach z tej pokrywy pospada na dół, to będę miał piach w zbiorniku. To chyba niedobrze. Odkręcam. Jak ten kurde wężyk zdjąć? Może go kurde skleili? Wiecie, ja też nie chcę go uszkodzić, bo jak pęknie, to przecież będę w dupie. Po co ty w ogóle jakieś opaski, jak to się kurde? Samo z siebie tak trzyma. Koty! Podważymy jeszcze raz. Może tak. Co to kurde jest? Ty go chyba serio skleili. Ja wiecie, ja siłę mam, nie? Chyba, że tu trzeba techniki. Ciekawe, jak ja to później założę. Ogólnie wygląda mi to nawet na nieoryginalny wąż. Tam głębiej jest taki twardy wężyk gumowy, a tu jest jakiś taki inny. Chyba, że tak jest w oryginale, nie wiem. Wiecie, to auto ma w sumie ponad 25 lat. Może kiedyś ten wężyk pękł i wymienili gdzieś tam kawałek dalej. Nie mam pojęcia, co tu się zadziało. Może Pudzian to wciskał. Nic, nawet nie drgnęłem, kurwa. Zaraz się zdenerwuję. Nienawidzę takich sytuacji, kiedy nie jestem w stanie nic poradzić. To jest najgorsze, co może być. Jestem ciekawy, jakby sobie prawdziwy mechanik poradził. Może prawdziwy mechanik by założył rękawiczki i wtedy by miał lepszy chwyt. Nie, mam takie szczypce, nimi chwycę. No i to musi ruszyć. No kurwa, zaraz pęknie, co jest? Nie, widzowie, ja się załamię przy tym aucie. Jeszcze nie było rzeczy, z którymi bym nie miał problemu. Na pewno to powinno easy wyjść. Pewnie nie jeden z was pamięta, ale miałem A6 C5 i też grzebałem przy pompie paliwa. Z tego co pamiętam, tam był easy do zdjęcia wężyk, ja sobie palcami to zdjąłem. A tutaj? To jest jakaś porażka. Mnie to zastanawia, ja to teraz zdejmę, ale jak ja to później założę? To jest nie do zrobienia. Jeszcze raz. O, ty. Dał radę. Ale dźwignię zrobiłem. Złapałem sobie, zrobiłem taką dźwignię. Zahaczyłem końcówką szczypiec o pompę i dźwignią. Ruszyło. Wyszło. O, ty, nawet paliwo nie leci. Nawet kropelka. Ale czy to dobrze? A chociaż czuć z tego paliwo? Czuć. Jak możecie zauważyć, jest tutaj taka pokrywka. To się chyba odkręca. Strasznie zardzewiałe. Może też kiedyś kupię i wymienię. I mocno się trzyma. Chyba już sobie tak, wiecie, zardzewiało i zostało. Wezmę śrubokręt, młotek i tutaj są takie ząbki, spróbuję to wybić. Albo dobra, ty, dłutem jak pierdyknę, to samo zejdzie. O, odkręciło się, mamy to. Tylko znowu strasznie dużo syfu tutaj, więc zanim odkręcę, znowu tutaj odkurzymy. No i właśnie, teraz to sobie ściągamy i jest pompa. I ją się chyba po prostu wyciąga. A może i się tak po prostu... O! Ruszyłem. Jest i ona. Mamy to. Pompa wyciągnięta. Nie wygląda źle. Ogólnie nie wygląda mi, jakby mogła być zepsuta. Na starą też nie wygląda. Możliwe, że już kiedyś to było wymieniane. Albo może i oryginalna. Tylko tak pięknie wygląda. Tak teraz patrzę, czy to coś tutaj, czy to jest od pokazywania poziomu zbiornika? Że teraz jest na full i mamy pełen bak, a teraz jest na minimum? Czy to jest to? Wiecie, to jest bardzo leciutkie, to jest jakaś pianka. Wydaje się, jakby ona w wodzie mogła się unosić. I to mi wygląda, kurde, na wskazówkę od poziomu paliwa. Tu mamy funkielnówkę nieśmiganą. O, nie ma uszczelki. Uszczelkę sobie z tej zdejmę, będzie nam tam potrzebna zapewne. Tu jest inaczej filtr ułożony, całkowicie inaczej. I teraz nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Niby dobrana pompa do mojego auta. Tutaj mamy opaski zaciskowe i to ze dwie. A tutaj opasek nie ma. Inna technologia została zrobiona. Całkowicie inny silniczek. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ogólnie różnią się bardzo. Nie ma co się zastanawiać, trzeba włożyć. Ogólnie paliwa widzę, że mam na dnie, ale nie jest źle. A ułożenie pompy jest ważne? Chyba jest. Ja nie popatrzyłem, jak wyciągałem. Teraz pytanie, jak ją wsadzić. Będzie dobrze. Wiem, co zrobić. Robimy tak. O, najgorsze jest to, że ja teraz nie mam pewności, czy to jest tak, jak być powinno. Chyba jest. Zakręcam. Jak ja wymienię pompę paliwa i auto zacznie pięknie chodzić, tak jak chodzić powinno, to zostawiacie łapeczkę w górę. W komentarzu piszecie majster mechanik, a ja przypnę wam serduszko, bo ta BMW z wielu z was pisała, że to jest ruina, a ja postaram się doprowadzić ją do super stanu. Coś robię nie tak. Co jest kurwa? Jak się zdjąć nie dało, to teraz się nie da założyć? Patrzcie, jak to wygląda, przecież gówno jakieś. Jak to się niby ma zakręcić? Może młotkiem piznę. I to jakoś wskoczy. Dawaj. Knoju. No kurwa, wypada. Jakby chociaż jedna rzecz nie mogła pójść bez problemu w tym aucie. Dobija mnie czasem te auto. Co tu jest kurde grane? Dlaczego ja tym mogę kręcić i kręcić? Ja pierniczę. No zaraz się wścieknę.
W ogóle to gwintu nawet nie ma. Jak to się zakłada? Ja pierdzielę! Co to się od benedyktynia? Już nie chcę przeklinać, nie? Ja wiem, że na odcinkach z BMW ja przeklinam jak szewc. Ale kurde, musicie zrozumieć, że nie da się inaczej przy tym aucie. Chyba się trzyma. No nie, nie trzyma się. Kur, zaraz się wścieknę. Co za gówno, to się nie chce wkręcić. No ja to sobie kręcę jak paja, co to się kurwa nic nie dzieje. Wiecie co, na razie tą pokrywkę se tak zostawię. Ja podepnę już pompę, żeby sprawdzić, czy to w ogóle gówno coś zmieni. Jak nie, to będzie mi przykro. Bo kurde, tutaj przykręcenie tego gówno daje. W sumie po prostu się nie da. Kurwa, szpada. Dobra, zostawiam tak. Zakładam przewód, ścisnę. O ile teraz włożę przewód? Ty, wszedł na easy. Aż za łatwo. Dziwne. Ścisnę opaską, jak było ściśnięte i próbujemy odpalić betę, czy to pomogło. Podłączam wtyczkę, to jeszcze raz spróbuję złapać, może teraz się uda. Bo to kurde nie może być luźne. Ej, chyba się udało. Nie pierdziel. Udało się. To może wystarczyło przewody podpiąć. Jaki easy, dobra, teraz trzeba to zamknąć. No nie, kurde, poluzowało się jak to stukałem. Co jest? Dobra, zrobiłem, trzyma. I próbujemy odpalić chrupka. Wielka chwila. Ja pierniczę, oby to zadziała. A, jeszcze bezpiecznik. A, i jeszcze akumulator trzeba podłączyć. Dobra, widzimy się jak wszystko, jak już będzie ready. Wszystko podłączone. Czy jesteście gotowi? Bo ja chyba nie. Odpalamy chrupka. Czy będą falowały obroty? Robię to. Kurwa dalej. Nic się nie zmieniło w tym szrocie. Jebne gówno. Na pompę dałem 2,5 stówy i co? W dupę sobie mogę wsadzić te pieniądze i tą pompę. Okej, jeszcze jedna rzecz, którą mogę wymienić, to ten czujnik położenia wałka korbowego, wału korbowego. Jak to nic nie da, to pójdę się popłakać. Taka pierdółka, a jakże ważna. Z tego co czytałem, jest gdzieś pod autem, przy silniku, więc trzeba wjechać autem na podjazdy. Trzeba znaleźć czujnik. Ja jestem w miarę inteligentny i postaram się znaleźć sam, bez pomocy internetu. Na pewno będzie gdzieś przy silniku. Tylko teraz pytanie. Gdzie? O, ty. A co to wisi? Jakieś kostki? Ej, ja chyba... Tak, lampy nie podłączyłem. W ogóle cała pomalowana, też ją pomalowałem. Tutaj trzeba wsadzić. Dobra. A to w ogóle co to jest? To coś, taki cycek. Ktoś mi może wyjaśnić? Wsadzimy wtyczkę. Żarówka już podpięta. Ale co to kurde jest za cycek? O, tu jest jakieś wejście. Wsadzimy tam go. Nie. Co to kurwa jest? Jak fajnie, że mam te płyty OSB, nie? Patrzcie. Położyłem sobie płytę, jest czyściutka. I pod autem aż chce się leżeć, nie? Kurde, gdzie może być taka pierdoła schowana? Dobra, ty, nie wiem, sprawdzę se w necie. Musicie mi wybaczyć, ale to jest trudniejsze niż myślałem. Czujnik wału korbowego jest zazwyczaj zamontowany w bloku silnika na dole, w miejscu, gdzie wał korbowy łączy się z kołem zamachowym. Ja piernicie. Jakie skomplikowane słowa. Dostęp do niego może wymagać demontażu kilku elementów. O nie. Takich jak osłony czy inne elementy silnika, aby go zlokalizować i ewentualnie wymienić. Na przedniej części silnika, w pobliżu koła zamachowego lub okolicach miski olejowej. A to mi kurwa podpowiedzieliście, tyle to ja sam wiedziałem i tutaj szukałem. Ogólnie najgorsze jest to, że to jest wszystko tak zasyfione, że mogę nawet patrzeć na tą część, ale ona może być tak upierdzielona, że mogę nawet tego nie rozpoznać. Gdzie jest kurwa koło zamachowe? Ja nawet nie wiem co to jest. Zamach to ja zaraz na tą BMW zrobię i ją na złą wywalę. O kurwa, wy sobie jaja robicie? To jest tak schowane? Ja nawet nie mogę go zlokalizować. Jak on to kurde widzi, a ja nie widzę? W co ja się wrąbałem? Ja nawet tam ręki nie wsadzę. To jest za ciasno. Tu w ogóle widzę, że jest jakaś luźna wtyczka nie podpięta nigdzie. Raczej taka nie powinna być. Kurde, wiecie co? Telefonem postaram się wam pokazać, bo kamery tam nie wcisnę, nie ma opcji. Dlaczego to nie jest podpięte w tym miejscu tak głęboko, a gdzieś tam... Nawet nie jestem wam w stanie pokazać, gdzie jest czujnik położenia wału korbowego. Cholera wie gdzie. Gościu na poradniku ma tak ciężki dostęp, że nawet on nie jest w stanie tego pokazać. I nie wiem za co mam chwycić, że w ogóle... Nawet nie wiem, gdzie on może być. To jest ten problem. Jest naprawdę źle. Ale nie poddam się. Widzowie, nie ma opcji. Ja ten czujnik zjebnie wymienię. Choćbym miał tu siedzieć do wieczora, ja to zrobię. Nie oddam tego mechanikowi. Czy z poradnikiem, czy bez, ale to zrobię. O kurwa, chyba go dotknąłem. Taki podobny w dotyku. Czy to to? Ciężko powiedzieć. Proszę Państwa, jeżeli wyciągnę, to wam zaraz pokażę, że to tonie. Ale nie wiem, jak to się wyciąga. Co wtyczka? Inny sposób wyciągnięcia. Ja to nie to. Już to kiedyś mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Podziwiam wszystkich mechaników, którzy naprawiają auta. To jest pierdoła, a mi to kurwa pewnie zajmie pół dnia.
pierdolę, kto to skonstruował. To powinno być, kurwa, widoczne blisko, jak się często pierdzieli, a nie, że ja teraz muszę się męczyć. Ja to wymienię i się okaże, że to nie to, to już naprawdę się wścieknę. Ja już nawet nie wiem, gdzie jest ta kostka, którą próbowałem wcześniej odpiąć. Poważnie, nie wiem, gdzie jest ta kostka. Zgubiłem to. Ja się, kurwa, zaraz popłaczę. Kark mnie już boli, wszystko mnie napieprza. Może sobie poduszkę przyniosę, bo ja się opieram o to. Wiecie, o tą ramę metalową, bo już mi szyja boli. Nie, idę znaleźć jakiś polski poradnik, muszę stąd wyjść odpocząć. Zaraz się widzimy. Wiem, gdzie się znajduję. Tu, dosłownie teraz na środku ekranu, tam daleko, jest taka kostka i to to. To jest czujnik położenia wału korbowego, kurwa. Ja ole. Przepraszam, że tyle przeklinam, ale po prostu widzę, czuję już tą ekscytację podczas wyciągania go. On jest jeszcze na śrubkę przykręcony jedną i ja to mam tam odkręcić. Czy wy to rozumiecie? Ja wiem, dlaczego nie mogę odpiąć. Tam jest trytytka założona i ściśnięta. Kto tam, kurwa, dał trytytkę? Jak ja mam się do tego dostać? Pierdolę, co za cymbały, kurwa, robiły przy tym aucie. Czułem, że coś jest nie tak. Widziałem, że tam jest jakaś kostka, ale nie mogłem jej odpiąć. Teraz już, kurde, wiem dlaczego. Jak tam ktoś, kurwa, zapiął trytytkę? No, kurwa, nie mogę. Się, kurwa, ktoś dotknął do tego. Jakiś debil. Miejsca na śrubkę nie mogę wyczuć, bo tam jest tak zasyfione, zawalone syfem. Ja, ale się w oddam mechanikowi. Wyczułem miejsce, wyczułem śrubkę. Ale co, jak ja odkręcę? I to jakimś cudem okaże się nie to. Dobra, kurwa, próbujemy. Odkręcę, wyciągnę czujnik i wtedy może zdejmę trytytkę z tej wtyczki. No ale co z tego, jak ja nie jestem w stanie tam wsadzić, kurwa, klucza. Idę po zestaw imbusów, gdzieś miałem imbusy. Mam zestaw imbusów, ciach, mam piąteczkę. Taki imbus długi. Ciekawe, czy będę w stanie go tam włożyć. Kurwa, za duży. A, no za ch**a tego, kurwa, nie odkręcę. Latarkę sobie położę, tak? Dwie ręce muszą wejść w ruch. Ała, kurwa, śpa ta jebna. Jeszcze mnie teraz łeb boli. Ja nie odkręcę tej śrubki. Najgorsze jest to, że nie wiem, w którą stronę mam kręcić. Bo kierunków, kurwa, nie znam nawet dobrze. Kręcę, a może się okazać, że ja dokręcę. Ja, ale dlaczego na tych poradnikach im to idzie tak zawsze łatwo? Kurwa, goście sobie wsadził takiego imbusika jedną ręczką, pyk, pyk, pyk i wyciągnął. Ja pierniczę. Skonstruowałem ze sprzętu coś takiego. Jest imbusik, rączka, to jest regulowane, więc może się uda. Udało mi się wsadzić tą śrubkę już. Znaczy ten bit. Próbuję przekręcić. Ty, jak to jest dopierdolone. Mam dźwignię, bo przedłużyłem ten klucz, ale za cholerę nie mogę tego ruszyć. Ty, ruszyło. Kurwa, odkręciłem. A ta dało radę. Ja pierdziu, widzowie. Odkręcam, łapy mi już nawalają, jak nie wiem. Wiecie, jak to jest, jak macie tak, bo jest tam bardzo ciasno, mam wciśniętą, mocno skrzywioną dłoń, jest cały czas napięta, już mi aż piecze dłoń. Już się poluzowało, idzie ciężko, ale z tym daję radę. Mam to, kurwa, wyciągnąłem. Ale ja nie wiem, jak ja ją później wkręcę. Ale mamy to. Próbuję wyciągnąć ten ze strony czujnik. Wyszedł. No kurwa, mamy to. Aż się, kurwa, wzruszyłem. Widzicie? W cholerę głęboko tutaj jest czujnik z wtyczką. Teraz to trzeba rozpiąć jakoś i wymienić na nowy. O, tu gdzie mam rękę, żebyście wiedzieli, jakbyście chcieli kiedyś wymienić. W Polsce nie znalazłem żadnego poradnika. Jest tutaj i tam, gdzie mam dosłownie rękę, jest czujnik położenia wału korbowego. Jest dramat. Próbuję go odpiąć. No kurwa, trytytko. Co za zjeby, kurwa. Aż wam to, kurwa, nagram, bo mam jak. Ty, nie, przepraszam, za dużo przeklinam. Jestem wściekły, okej? Okay? Ale udało się, jest progres. Przepraszam, od teraz do końca odcinka nie przeklinam. Nie usłyszycie ode mnie żadnego przekleństwa, wybaczcie. Widzicie? Ktoś walnął trytytkę i w ten sposób się trzyma i nie mogłem wyciągnąć wtyczki. I się męczyłem, a tego nie było widać. Teraz muszę rozciąć tą trytytkę i wyciągnąć ten cały czujnik i wymienić na nowy i podpiąć. Trytytka zdjęta, wyciągamy czujnik. Mam go. Mam stary czujnik i nowy czujnik. Wszystko się zgadza. Podpinam nowy czujnik. Nie wiem, czy też w trytytkę powinienem dawać. Z jakiego powodu ty, kurwa, i trytytkę? Co jak mi wypadnie wtyczka podczas jazdy? Dlaczego tu była trytytka? Ktoś mi to może wyjaśnić? Wsadzam go z powrotem. W dupie mam tą trytytkę. Wsadziłem, ale teraz pytanie, czy go jakoś nie muszę obrócić, żeby, nie wiem, weszła śrubka. Wezmę tą śrubkę i będę próbował trafić. Ale szczerze, widzowie, szczerze, ja już byłem bliski poddania. Ja już myślałem, że dawałem sobie jeszcze pół godziny tak w myślach walki i że będę zostawię to i pojadę do mechanika. Ale widzicie? Determinacja.
Nie ma opcji, że ja teraz przykręcę tą śrubkę. Nie jestem w stanie tam ręki tak wsadzić. Znaczy, jak nie będzie śrubki, coś się wydarzy? Jak myślicie? Czy ta śrubka jest komukolwiek potrzebna? Trafiłem. Teraz, aby ją tylko dokręcić. Powiem wam, że to jest najgorsze, co dotychczas robiłem przy aucie, najbardziej denerwujące. Bo tak, nie widzę tego, muszę to robić po omacku, szukać, dotykać, może to to, może nie to. I też jest problem taki, że to jest strasznie zasyfione i jest pełno smaru, jakiś grudek i nie byłem w stanie nawet wyczuć tego otworu pod tą śrubkę. Taki tam jest syf. Proszę państwa, jak ja naprawię te BMW, to ja będę w stanie zrobić przy nim wszystko. To powiem wam tak, bo dużo ludzi mi pisze, że wiecie, robię to dla pieniędzy, ten cały content z BMW, nie? Po części macie rację, bo też mam z tego pieniądze, że sobie naprawiam te auto. Ale powiem wam, że to było moje marzenie, bo zawsze chciałem potuningować sam auto, zawsze mi się podobało Need for Speed, te inne rzeczy, albo to, co robił Budda, też oglądam i na przykład widziałem, jak tuningują auta. Zawsze mi się to podobało i zawsze chciałem zrobić sam tuning. Dlatego chciałem się tego podjąć, bo skoro są z tego pieniądze, to mogę spełniać marzenia. Wiem, że trochę dziwne te marzenia, ale pewnie nie jeden z was tak ma, że chciałby sobie potuningować auto, ale kurczę sobie myślicie, kurczę, albo szkoda pieniędzy, albo na przykład nie ma czasu. Ja nagrywając, robiąc filmy dla was, zarabiam z tego, dlatego jestem w stanie na przykład wziąć sobie takie auto BMW i mogę sobie zrobić tuning tak, jakbym tego sobie wymarzył i ja z tego jeszcze będę miał pieniądze. Wiem, że teraz mogą się pojawić komentarze, że wiedziałem, że robisz to dla pieniędzy, to tamto, sramto. To jest drugorzędne. Tak naprawdę zamiast robić auto, to ja bym mógł sobie robić dodatkowy film z remontu na przykład. Ale po prostu ja zawsze marzyłem o tym, żeby zrobić sobie własne auto. Tylko szczerze nie wiedziałem, że to będzie tak denerwujące. Wiecie, ja mogłem sobie kupić jakąś perełkę BMW E46, wydać 20 tysięcy i kupić sobie w zajebistym stanie i tylko dołożyć zderzaki i jeździć. Ale tu nie o to w tym wszystkim chodzi. Ja chciałem się nauczyć trochę mechaniki, żeby umieć samemu naprawić auto, a nie mieć kurde do wszystkiego dwie lewe ręce. Ja tak nie chcę. Ja chcę się po prostu sam nauczyć, czy z poradnikami, czy bez poradników, ale ogarnąć wszystko samemu. Ach, dokręciłem. I mam nadzieję, że to zrozumiecie, albo rozumiecie, bo to mi się po prostu podoba. Cały proces wymiany tego denerwuje mnie jak nie wiem. Masakra, po prostu dramat. Zresztą sami widzicie, jak ja tu reaguję. Ale proszę państwa, jak ja już to wymienię i okaże się, że auto będzie działać, ja będę czuł dumę i będę dumny z tego, że to zrobiłem sam i że dałem radę naprawić auto. Tego mi już nikt nie odbierze. Czujnik wsadzony, idę się wymyć i idziemy próbować odpalić auto, zobaczymy, jak będzie działało. Wsiadamy. Proszę państwa, czy jesteście gotowi? Boję się, że odpalę, a on dalej nie będzie działał. Czynię honory. Czy on pięknie odpali, czy będzie dalej odpalał jak złom? Kręcę. No kurwa, dalej świrują obroty, ja p***le. No kurwa, jego mać. Naprawdę mam dosyć. Co za złom. Dobra, podpinamy komputer i trzeba go jeszcze raz sprawdzić. Dajemy na zapłon i odczyt błędów robimy, usuniemy wszystkie i jeszcze raz sprawdzimy. Okej, tylko jeden błąd? Czujnik O2, czyli ten błąd może oznaczać, że nieszczelność w układzie dolotowym, na przykład pęknięcie przewodów, które mogą powodować, że powietrze dostaje się do silnika bez kontroli, co wpływa na skład mieszanki. Uszkodzony czujnik MAF. Czujnik ten mierzy ilość powietrza dostającego się do silnika. Jeśli jest uszkodzony, komputer otrzymuje błędne dane. Okej, zanieczyszczony lub uszkodzony wtryskiwacz. Może to prowadzić do nieprawidłowego wtrysku paliwa, co z kolei wpływa na skład mieszanki. Uszkodzony czujnik tlenu. Jeśli czujnik tlenu nie działa prawidłowo, komputer nie może właściwie dostosować dawki paliwa. I jeszcze problemy z ciśnieniem paliwa. Na przykład zbyt niskie ciśnienie paliwa, co może być spowodowane na przykład przez wadliwą pompę paliwa lub zatkany filtr paliwa. Filtr paliwa i pompę paliwa została wymienione, więc to zostało zdiagnozowane. Nie wiem co teraz. Skasowałem błąd. Wyłączymy go i jeszcze raz przekręcę. Czy check engine dalej się będzie palił? No pali się. Chyba, że jak odpalę, to się to zgaśnie. Jakżem złapał kamerę, by poleciała. Dobra, check engine zgasł. Czy się załączy? Ciężko mi stwierdzić. Obroty dalej świrują. Idę zajrzeć pod maskę. Może się czegoś dowiem. Kurczę, pamiętam, że jakieś przewody tutaj miałem popękane. O, ten co jest tutaj na trytytki połapany. Jest taka szansa, że łapie jakieś lewe powietrze z tego przewodu. Nie widzę innych miejsc, gdzie mogłoby być coś nie tak. Dlatego zerwę teraz trytytki i założę opaskę zaciskową tutaj. Miejmy nadzieję, że to zadziała. Zmieniłem trytytki na opaskę, bo to jest całe popękane. Odpalamy brykę. Dalej to samo. Kurwa, mam dosyć tego. Co tu jest nie tak? Naprawdę nie wiem.
Słyszycie te dziwne dźwięki? Nie mam pojęcia, co to jest. Słychać to. Takie coś nie powinno występować, przynajmniej tak mi się wydaje. Aż się boję już, kurde, tego auta. Po prostu już nie wiem. Słyszeliście ten strzał? Gdzieś tu. Co to jest za wąż? Spróbuję się tam dostać może jakoś. Ściągnę to. Ała, kurwa, dziurę zrobiłem. Tu mamy filtr powietrza. Nie wiem, nie znam się, nie wiem co dalej. Coś mi tu, kurde, strzela. Czy ten wąż jest cały? Od czego on może być? Odpalę jeszcze raz, teraz mam wyciągnięty filtr. Nie wiem, czy tak można w ogóle odpalać auto. Aż tak się nie znam, ale odpalimy go i zobaczymy, czy będzie chodził tak samo, czy nie. Odpalamy. Ogólnie to stąd tak syczy. To są normalne dźwięki? Słuchajcie tego. Doprowadzę znowu do tego dziwnego strzału. Zobaczymy, czy teraz strzeli stąd. Jeżeli strzeli stąd, to w sumie nie wiem. Nic mi to chyba nie da, ale zobaczymy. Nie wiem, boję się, ale przynajmniej wiem, że to stąd syczy. Dosłownie z tego wydobywać ten dziwny dźwięk, ale to mi nic nie daje. Wracam z nowym pomysłem. Sprawdzimy sobie szczelność układu dolotowego, bo na początku nie wiedziałem kompletnie, jak to zrobić. Dopóki nie obejrzałem poradnika fajnego. Będzie nam potrzebny do tego kompresor lub dymiarka. Ja nie mam żadnej dymiarki, dlatego sprawdzimy sobie kompresorem. Z tego, co się dowiedziałem, trzeba wyciągnąć przepływomierz i tutaj od momentu tej rurki do samego końca wszystko musi być szczelne i nie powinno nigdzie syczeć powietrze. Jeżeli będzie syczało powietrze, to znaczy, że jest nieszczelny układ dolotowy i właśnie wchodzi tak zwane lewe powietrze i przez to tak silnik świruje. Kurde, powiem wam tak, powymieniałem wiele rzeczy już w tym aucie, ale jeżeli okaże się, że to będzie to i wystarczyło tylko to wymienić, to nie będę zły. Będę już miał ulgę, że w końcu to zrobiłem. Dlatego działamy, trzeba to ogarnąć. Ja wpuszczając powietrze do układu dolotowego, on powinien być szczelny, nic nie powinno puszczać. Więc jeżeli ja dam do niego ciśnienie, na przykład, nie wiem, 2-3 bary i on będzie gdzieś syczał i nie będzie właśnie trzymał ciśnienia, to znaczy, że jest nieszczelny układ i trzeba będzie znaleźć, gdzie jest nieszczelny. Otwór ogólnie jest wielki, no ja sobie do niego tak po prostu nie mogę psikać, bo to nie zadziała. Dlatego gumową rękawiczkę teraz założę na to, zrobię dziurkę, wsadzę końcówkę, zawinę taśmą, rękawiczkę ścisnę tą opaską i być może zadziała. Być może, pewności nie mam. Oby ten układ był nieszczelny i wymienię jakiś wężyk albo zakleję i będzie pić już gladz, bo ja mam dosyć już. Ustawiłem na 2 bary. Sprawdzamy. O, słyszę, patrzcie, jak ucieka powietrze gdzieś. Gdzie? Ale stąd jak skurwysyn. Tylko gdzie? Aż mi tu dmucha. Gdzie? Zaraz cię znajdę, gnoju. Może z kolektora ściągniemy to. Jestem podjarany, że chyba znalazłem rozwiązanie. Mam. Ale to jest jeden z kilku. Bo zatkałem, a jest więcej. Patrzcie to. Tu jest taki wężyk. On jest jakby połamany. Tu była na nim opaska. Coś się trzymało i cholera wie co. I z tego syczy powietrze. Ale teraz nie wiem, czy on po prostu się połamał i gdzieś jest jego druga część, czy on ma tak być. Nie mam pojęcia teraz. O kurde, to będzie ciężkie w zweryfikowaniu, ale dobra. Szukamy dalej. Ty, chyba znalazłem rozwiązanie. Widzicie tutaj ten dzyndzelek? To nie powinno być tu? O tak? Ja pierniczę, ty. Sprawdźmy. Teraz będę sobie trzymał ten dzyndzelek. Kurde, dalej gdzieś. Słyszę, że syczy, ale totalnie nie mam pojęcia, gdzie jeszcze syczy. Wezmę, złapię te opaski, zacisnę. O, kolejny luźny wężyk. Co jest kurde grane z tym? Może to tutaj. Zatkam palcem. Już drugi otwór. Tak, stąd. Kolejny przewód cały sparciały. Tylko skąd ja teraz wezmę gumowe wężyki? Porozkręcam to i zaraz coś spróbujemy ogarnąć. A, tu jest w ogóle dzyndzelek połamany. Tu już wiem, dlaczego to wypada i się nie trzyma. Tak blisko, a tak daleko, nie wiedziałem. Tutaj 3-4 wężyki są niesprawne. Poparciałe całe i były wyloty powietrza. Tutaj jest taki dzyndzelek i on jest jakby połamany w pół. Powinien być taki długi, z taką nasadką, żeby można było chwycić, żeby to nie wypadało. A on tego nie ma, więc na pewno tędy wylatuje powietrze. Mam pomysł. Dzwonię po babkę. No co robisz? TikToki, a co? To Hanna, chwilę pomożesz mi dosłownie tylko coś przytrzymać przy bębce. Ty będziesz musiała tutaj psikać powietrze i jak się zapełni rękawiczka, to tutaj ściskać, bo jest dziurka. Będę ci mówił, kiedy masz puścić. Ja tutaj muszę pozatykać otworki, żeby sprawdzić, którędy spierdziela ciśnienie. No, dawaj. Dobra.
Tu gdzieś syczy. Spróbuję jedną ręką zatkać cztery dziurki. No dawaj. Kurwa, gdzie to? Zdjąłem oplot cały z rurki, bo była w oplocie. I patrzcie, jak tutaj była pęknięta. Więc spróbuję ją skrócić i założyć. Zobaczymy, czy sięgnie wtedy. Może się uda. No kurde, nie pasuje. A to niby dlaczego? Spróbuję podgrzeć zapalniczką, żeby się rozszerzył. Zadziałało. Sprawdzam ciśnienie. Gdzieś tu syczy. I za cholerę nie mam pojęcia gdzie. Gdzieś tam z tyłu słyszę. Nie wiem, jak mam tam się dostać. Znalazłem. O kurwa, to jak się tam dostać? Jakiś wężyk z tyłu. Mam. Jaka dojebana dziura. Znalazłem. Tutaj. Ten wąż jest pęknięty cały i tam syczy powietrze. Nawet trochę wypadł. Spróbuję go jakoś tam ścisnąć opaską i zrobimy jeszcze raz test ciśnienia. Jezu, jeżeli mi się to uda, to naprawdę, jak nie napiszecie majster mechanik, to będzie mi przykro, nie? Takie rzeczy potrafię rozwiązać. Jak nie remont, to naprawię auto. I to takie skomplikowane rzeczy. Działamy. Najgorsze jest to, że to jest tak samo jak z tym czujnikiem, że tam nie ma dostępu. No wszystko przeszkadza. Spróbuję szczypcami podciągnąć. O rany, nie ma jak tego chwycić. Najgorsze jest to, że on jest naprawdę daleko pęknięty. I nie wiem, czy da, czy to, że ja dam opaskę, czy to w ogóle coś zdziała. Nie wiem, jak się tam dostać. Ty, to się rusza. Czyżby to dało się zdjąć? Wtedy byłby dostęp. Nie spocznę, dopóki tego nie zrobię. Rozbieramy brykę. Najpierw sobie wyciągniemy ten filtr. Chyba filtr kabinowy, jeżeli dobrze pamiętam. Ja cię wymieniałem, to coś nie coś wiem, nie? O, tu mamy filtr. Na pewno da się to jakoś wyciągnąć. Ale jak? Tu ściągnąłem przewód. Tylko na co to się trzyma? Śrubki. Raz, dwa, trzy, cztery torksy. Kurwa. Śrubka wleciała tutaj do jakiejś dziury. Jeszcze nigdy nie byłem tak zdeterminowany, żeby naprawić tą BMW-kę. Bo wydaje mi się, że jeżeli zaraz zaślepię te wszystkie dziury, gdzie leci powietrze, to że będzie działać. I naprawdę nie mogę się doczekać tego momentu. Mamy to. Jest dostęp, ale to ciężkie. Tu jest przewód, teraz trzeba się do niego jakoś dostać. Niby jest prościej, ale widzę, że dalej ciężko. Ale spróbuję chociaż opaskę złapać i ścisnąć to. Może opaska zdziała cuda. Udało mi się założyć tą opaskę. Zrobiłem tak. Ściągnąłem ten wężyk, nałożyłem zakręconą opaskę i wężyk nasunęłem. I w sumie to było najlepsze rozwiązanie. I zakręciłem bez problemu. Sprawdzamy jeszcze raz szczelność. Dalej z tego samego miejsca. Czyli opaska nic nie dała kompletnie. Wiecie, jak jeszcze spróbuję? Ściągnę tą opaskę, spróbuję tam nałożyć taśmę izolacyjną, owinę i wtedy ścisnę opaską. Ale to już, jeżeli to nie zadziała, to nie wiem, bo nie wyciągnę tego węża. Ja bym musiał chyba silnik wyciągnąć, albo przynajmniej wy mi wtedy dacie znać, jak to ogarnąć w takim miejscu. Taśmą izolacyjną nie dało rady, nie ma dostępu, ale mam termokurczliwe te rurki. Nie mam pojęcia, jeszcze nie sprawdzałem. Mam nadzieję, że ona wejdzie na ten wąż, że nie będzie za mała. Udało mi się nałożyć czerwoną opaskę. Teraz biorę zapalniczkę, przypalam i zobaczymy, co się uda zwojować. Chyba git. Teraz zaciskam opaskę i zobaczymy, czy będzie wszystko śmigać. Robię próbę szczelności. Proszę Państwa, chyba jest git. Tutaj jeszcze, na opasce. Ostatnie miejsce i będziemy mieli to. Tu już zostało naprawione, wszystko działa. Został ten pierwszy podstawowy element. Tu delikatny wyciek jest, naprawdę delikatny, z tego węża. Jakby go teraz jakoś naprawić, to będzie git. Ale wiecie co, już wszystko pozakładam i tak czy siak sprawdzę, czy chodzi już normalnie. Wszystko podłączane z powrotem, jak być powinno. Ja pierniczę, wielka chwila. Oby było gitara. Czyńmy honory, proszę Państwa, patrzcie. Odpalam tą brykę. O kurwa. Kurde, dalej coś przygasa. Coś jest dalej nie tak, ale nie falują obroty. No w ogóle dlaczego ABS i ASR się zapalił? Przecież się nie świeciło. Jeszcze raz odpalamy. No nie falują obroty. Jest gitara. Proszę Państwa. Auto zostało naprawione. Jest jeszcze gdzieś taki tyci wyciek, bo jak pompowałem te powietrze, słyszałem delikatny syk gdzieś, ale nie jestem w stanie go zlokalizować. Ale mamy to. Proszę Państwa, wymieniłem świece, przewody, pompę paliwa, próbowałem czujnik oleju, wszystkie filtry, olej. Tyle rzeczy powymieniałem, a przyczyna była tak banalna. Znaczy banalna. Naprawdę ciężko było to wykryć, ponieważ podczas odpalonego silnika nie wiedziałem, jak sprawdzić ciśnienie. Czy jest git? Przykładałem paluchy wszędzie, ale nic
się nie działo, więc nie mogłem tego sprawdzić. A tu kurde, znalazłem taki poradnik, kompresor wystarczył. Jak dobrze, że go kupiłem. Przyłożyłem kompresor tam, gdzie jest przepływomierz i zaczęło syczeć w tylu miejscach. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to napisz w komentarzu zapowietrzony majster, a przypnę ci serduszko. Elo.